Prawdopodobnie mężczyzna kierujący Volkswagenem Polo nie ustąpił pierwszeństwa jadącej Toyocie. Jak ustalili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego lubińskiej policji, kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen Polo nie ustąpił pierwszeństwa jadącej ulicą Hutniczą kierującym samochodem marki Toyota. Kierująca Toyotą kobieta, jak i jej pasażerka, wyszły z kraksy niemal bez szwanku. W szpitalu po badaniach wypisano kobiety do domu.